p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Będziemy się na pewno starali zabrać parę punktów Katowicom. Jest to na pewno mocna drużyna, ale my będziemy walczyć od samego początku meczu do końca. Postawimy opór i wydaje mi się, że będzie to ciekawe spotkanie. Lepsze nadzieje niż w tamtym roku. Jesteśmy lepiej przygotowani, tak jak już pytałeś nas w sezonie przygotowawczym. I musimy to wykorzystać, że też drużyny mają nas za takich underdogów i myślę, że musimy to wziąć jako nasz taki plus. No, zaczynam z nadziejami takimi, że piątkowy mecz będzie zwycięski. Też na pewno wszyscy się staramy, będziemy starać jak najbardziej. Liczymy na to, że ten sezon nie może być gorszy od poprzedniego, bo wtedy już by była wtopa totalna. Dlatego z nadziejami, że każdy mecz będzie wygrany, każdy mecz walczymy o 3 punkty i pniemy się jak najwyżej w tabeli. Okres przygotowawczy przebiegał nam dosyć dobrze. Trenowaliśmy ciężko, słuchaliśmy się trenera, wykonywaliśmy jego wszystkie polecenia i mam nadzieję, że to zaowocuje na całość sezonu. Szkoda, że nie było tego meczu w Sosnowcu, no bo mało miałem tych sparingów, a tak to by było takie większe przetarcie przed ligą. I na pewno będziemy potrzebować jeszcze czasu, żeby wszyscy się ze sobą dobrze zgrali. Te sparingi pokazały, można powiedzieć, między innymi z nowym targiem, że trochę więcej pograliśmy. Ten mecz tam był bardzo fatalny, ale w Sanoku już trochę więcej się zgraliśmy, potrenowaliśmy, już lepiej to wyglądało. Z dnia na dzień coraz lepiej tak właśnie to wygląda, ta taktyka i to zgranie jest coraz lepsze na lodzie, więc byle do przodu. Zgranie zespołu na pewno będzie stopniowo ukazane na meczach, dlatego że chłopaki są nowi i będą się pokazywać z nowej strony. Dlatego mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej i pokażemy całą moc naszej drużyny. Ostatnie godziny przed inauguracją skupiacie swoją uwagę? Na pewno nad środkową tercją, nad przewagami, osłabieniami, no i obronną tercją, bo to będzie, myślę, że najważniejszy taki punkt w całym sezonie, nasza obronna tercja. Bardzo kibice są nam potrzebni w tych spotkaniach, ponieważ dla nich gramy. To są ludzie, którzy przychodzą na mecze, oglądają nas i oczekują od nas wyników. Dlatego my będziemy się starać pokazywać co najlepsze i będziemy zostawiać serducho na lodzie. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.